Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Land of War The Beginning. Dzisiaj sobie zagramy w 8. misję pod tytułem Iron Chest, więc widzę, że tutaj będziemy sobie jeździć czołgiem, potem jeszcze nas czekają samoloty, no i na koniec walki na Pomorzu, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Iron Chest, Campinos, oczywiście Mirosław Zbrojewicz zaraz wjedzie na białym koniu. No gra króciutka, trzeba przyznać, powolutku też się zbliżamy do końca. Ostatnie odcinki na pewno pokazały to, że gra zaczyna mi się bardzo podobać, więc im dalej w las, tym po prostu jest przyjemniej, ale zobaczmy, co będzie mówił Mirosław. Warszawa upadła. Pora się z tym pogodzić. Nie będziemy w stanie nawet podjąć próby odbicia miasta. Nie będziemy was oszukiwać, sytuacja jest bardzo trudna. W tej chwili musimy się skupić na najistotniejszym, czyli na przetrwaniu. W ten sposób będziemy mogli później wrócić i ponownie podjąć walkę. Dotarcie do Helu jest obecnie nadrzędnym celem. Półwysep wciąż się broni i stanowi doskonały punkt przerzutowy za granicę. Dotarcie tam nie będzie łatwe. Droga prowadzi przez Las Campinoski. Na miejscu znajdują się już wrogie oddziały. Jednak ich liczebność pozwala nam liczyć na skuteczne przebicie się naszych oddziałów. Wrogie pojazdy pancerne i posterunki będą starały się nam to uniemożliwić. Na razie ani śladu Luftwaffe, a przy odrobinie szczęścia nie powinno się to zmienić. Bądźcie jednak czujni. Ani śladu Luftwaffe, czyli powietrznych sił zbrojnych. Wiecie co? Jestem ciekawy, jak to będzie zrealizowane, ta jazda czołgiem. Generalnie ja bardzo nie lubię w grach drugowojennych, czy to Call of Duty, czy to Medal of Honor, ja nie lubię za bardzo jazdy pojazdami. Okej, jeszcze lubię właśnie na łaziku, na właśnie taki ostrzał z tego samochodziku, jeszcze z porządku, natomiast zobaczymy, może jednak nie będzie tak źle. 20 września. Droga była najeżdżona niemieckimi pułapkami. Jak widok rodaków w czasie podróży napełnią mnie nadzieją. Ramię w ramię przedzieraliśmy się dalej po lasu. Okej, to już się zaczęło. Ja myślałem, że ja będę raczej tym pojazdem, wiecie, nie będę nic sterował, a raczej będę tym, co będzie strzelał, ale okej, dobra, mogę nim faktycznie mogę nim sterować, tym czołgiem. Jakiś taki dziwny jest ten czołg, jakby nie wiem, śmiesznie że wygląda, ale no nie mnie oceniać. Aha, okej, drzewek nie możemy przejeżdżać. Chcę to sprawdzić, właśnie taką interakcję. Okej, drzewek przejechać nie możemy, ale możemy przez nie po prostu przejechać. Oj panowie, do poprawy, kolejna rzecz, no takie przejeżdżanie przez drzewa to nie jest nic fajnego, więc tutaj mamy, a zobaczmy tutaj. Ciężko się steruje generalnie tym czołgiem. Okej. Tego obiektu też nie możemy zniszczyć. Przejechać przez zawalone drzewo równie, więc trzeba uważać. No dobrze, szybki jest ten czołg, coś popiernicza. Jeżeli chodzi o klatki, jest 160 klatek, może nawet więcej. A strzelmy sobie w to, zobaczmy, czy to cokolwiek da. Ojej, ale wcelować się to jest... Aha, pociski też niestety przelatują przez obiekty. Stać! Kto jedzie? Szeregowy Piotr Kowalski i Henryk Cortes. No, nie wyglądacie mi na czołgistę. Skąd macie wóz i dokąd jedziecie? Niosę wiadomość na Hel. Tankietka była jedyną opcją, aby uciec z Warszawy. W porządku. Przyznam, że spadacie nam z nieba. Dalej nie pojedziecie. Rozstawiliśmy zasadzkę i czekamy na Niemców. Franek, skocz no do sierżanta i powiedz, że mamy uzupełnienie. Tylko nie daj się wykryć. Tak jest. Słuchajcie, Niemcy mogą uderzyć lada moment, więc pomińmy zbędne formalności. Tam w lesie sierżant planował postawić tankietkę. Jednak nasza dostała od bombowca i myśleliśmy, że musimy obejść się bez niej. Ale skoro już tu jesteście, to możecie zająć jej miejsce. Tylko schowajcie się dobrze i nie strzelajcie. Wartownik ponownie odzywa się głosem kapitana,
oficera i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że... Słyszałeś, Heniek, zjeżdżamy do lasu. Wydaje mi się, że troszeczkę zabrakło właśnie tych ludzi, którzy mogliby podkładać głos. No i zjeżdżamy do lasu. Ale powiem wam, że w tym lesie grafika, podobnie jak to miało miejsce właśnie w przypadku tego samochodziku, znowu troszeczkę kuleje. Zobacz, czy o nas wiedzą. I znowu, ja nie mogę ruszać tą, patrzcie, ja nie mogę ruszać. Widzą nas. Nie mogę ruszać, nie mogę ruszać lornetką, na domiar złego. Znowu tutaj w pewnych miejscach klatki spadają do 20. Nie wiem z jakiego powodu. Znaczy, no wiem z jakiego powodu, bo to jest ten nieszczęsny Unity. No i co? Jadą. Oj, chyba wchodzimy się... do akcji, jak tylko... Myślałem, że się gra zacięła, okej. Ognia! No, słuchajcie, World of Tanks nam się tutaj zrobił. Ale on tak strzela dużo. Okej, mogę się poruszać. Myślałem, że w ogóle się poruszać nie będę mógł. Mówię, no nie mnie oceniać kwestii poprawności historycznej, bo ja się na tym po prostu niespecjalnie znam. Myślę, że są ludzie, którzy o wiele lepiej pod tym względem mogą się wypowiedzieć. O Jezu, ale... Sterowanie tym czołgiem jest dziwne. Ten celownik lata strasznie. No ale mówię, jestem uprzedzony, bo ja nie lubię takich poziomów ogólnie. Nie jest to moja najmocniejsza strona. Ja zawsze te poziomy z czołgami... Pamiętam, jak się wkurzałem na poziomy z czołgami w Call of Duty bodaj dwójce. Albo w trójce, nie pamiętam, ale wiem, że był taki motyw z Polakami w czołgu, czołgiści Polacy, i strasznie mi irytował ten poziom. Więc miejcie to na uwadze, no ale... No nie jest to dobry poziom. Nie gra mi się w ten poziom najlepiej. Jest mocno jakby zabugowany. Czuję spadki klatek i czuję taki mikro stuttering. Także po tych dwóch, trzech misjach, gdzie było naprawdę fajnie, teraz... Teraz jest tak sobie. Pojechała tam czwarta pancerna. Jak na nich natrafi. Troszeczkę na siłę jest chyba ten czołg. Wydaje mi się, że o wiele lepszy efekt by uzyskano, gdyby jakby zrobili z tego strzelankę na szynach. To znaczy, gdyby Heniek prowadził ten czołg, a my po prostu asystowalibyśmy, ewentualnie strzelali. Natomiast, no nie wiem, no ten latający i trzęsący się na wszystkie strony celownik w jakiś sposób mnie drażni. No bo muszę się skupiać na tym, wiecie, on jakoś tak lata, że nie wiem. I muszę jeszcze się skupić na tym, żeby okiełznać tę tankietkę. Musimy go zniszczyć. Ile pocisków jest w stanie ten czołg wytrzymać? No, trochę... Trochę wytrzymał. Okej. Okay. Aha, muszę objechać, dobra. Ta tankietka to nie jest zbyt mobilna, pomimo tego, że jest niewielka. A co oni mnie tutaj granatami rzucają? No nie jest to. Nie jest to najlepszy poziom. Od razu mi się, słuchajcie, przypomina chyba jedyny poziom, który mi się podobał w tego typu grach. To był Battlefield bodaj 4. Nie, to był Battlefield 5. Ja już te numerki
mi się mylą, ale ten, który się... Battlefield 1 to się nazywało chyba, nie Battlefield 5, tylko Battlefield 1. On się dział w czasach I wojny światowej, no i tam faktycznie, powiem wam, ten poziom z czołgiem wyglądał cudownie, no pięknie, no jeden z fajniejszych poziomów, jaki widziałem. Przede wszystkim niesamowicie wyglądało to graficznie, a tutaj wygląda to jak taki pierd, za przeproszeniem. Nie chcę się, mówię, pastwić, bo naprawdę polubiłem tę grę. No ale... ten poziom jest... Walę, kurczę, do tych czołgów, słuchajcie, jak... jakbym, nie wiem, używał karabinu maszynowego. Powoli mi zaczyna brakować już, widzę, zdrowia. Bo czołg ma swój pasek zdrowia. Dam ja radę objechać? Ten czołg dam, dobra. Jedzie na bagno, za nim. Skupmy te czołgi. Całe szczęście, checkpointy są całkiem często rozlokowane, dzięki czemu mam nadzieję, że nawet jak mi ten czołg wybuchnie, no on na pewno wybuchnie w końcu. Zobaczymy, dobra. Czy jest jakaś fizyka wody. Uważaj, żeby nie zalało silnika. Trzymaj się płytkich rejonów. Okej. Okay. Trzymaj się płytkich rejonów, ale przecież ja już przejechałem. Co tu się stanęło? Uważaj, żeby nie zalało silnika. Trzymaj się płytkich rejonów. Okej, bo tu jest pasek na dole się pokazuje. No dobra. No ale płytkie rejony... Gdzie tu są płytkie rejony? Tutaj? O, bo ten czołg mi spada, zjeżdża, ale jaja. No nie... Jezu, jaka głupota! Trzymaj się płytkich rejonów, ale gdzie? Ja mam to objechać? O Boże! Tu jest niewidzialna ściana, więc nie objadę. Więc teoretycznie... co, mam przejechać tutaj bokiem? Ale tutaj niestety tankietka nie wyrabia. No tutaj również. No bzdura. Kompletna bzdura. Okej, dobra, mogę sobie przyjechać. A tu co się stało? Panowie leżą. Odpoczywają. Co? No bokiem nie przejadę. Muszę jechać przez całe bagno, słuchajcie, więc... jak ja tu mam unikać... wody, to ja nie wiem. No i koniec. No to za beznadziejnie głupi poziom. Kto to wymyślił w ogóle? To jest po prostu mega głupie i frustrujące. Takich poziomów się nie dodaje do gier, bo to jest po prostu drażni gracza. No mnie to osobiście drażni. No co to jest w ogóle za pomysł? To ja nie wiem. Uważaj, żeby nie zalało silnika. No i patrzcie, i znowu? No i znowu, bo nie zdążyłem. No, potężna głupota. Jestem naprawdę na granicy, żeby nie zacząć kląć, ale to jest po prostu bardzo głupie. No jeżeli ktoś to zrecenzuje, bo... no... wiadomo, jak to jest z mniejszymi debiutanckimi dziełami nieznanych studiów. Uważaj, żeby nie zalało silnika. Ale no sami się, kurczę, proszą o to, żeby zgnąć za takie poziomy. Bardzo niedopracowane. Takie mocno, no patrzcie, no niewidzialne ściany. Brzydkie, no to jest brzydkie, autentycznie. Ten poziom jest brzydki i niedopracowany. I tym bardziej mi jest szkoda. Okej, tędy mogę przejechać. No patrzcie, czołg, który się po prostu... no i znowu no i koniec. Mam wrażenie, że to jest absolutnie loteria. Gdzie ja tutaj mogę się trzymać płytkich rejonów? Jak tutaj są... niewidzialne ściany, no to... halo, to... w jaki sposób... dobra, może tutaj... No utknąłem znowu. Boże święty. Tragedia. Nie wiem, czy dogram do końca ten poziom, bo to jest po prostu niesamowicie głupie. Czegoś takiego to ja naprawdę dawno nie widziałem w grach. Jeżeli twórcy chcieli powrócić do 2000 roku albo 2001 roku, no to im się udało, bo wtedy właśnie takie bzdurne pomysły były. Nieprzetestowane. Oj, nie chcę się znęcać, ale naprawdę nie dają tutaj
No dobra, przez środek bagna... Chryste, panie, no przez środek bagna trzeba jechać, bo wszędzie są niewidzialne ściany, a i na środku bagna jest niewidzialna ściana. Kto to, kurde, projektował? Chyba, że tutaj bokiem sobie pojadę. Jezu, co za głupota. Zdenerwowałem się lekko. No, niefajne kwiatki tutaj serwują twórcy na koniec gry. Właściwie to nawet nie na koniec, bo jeszcze dwie misje przed nami. Ale no... No bzdurny niesamowicie pomysł, naprawdę. Znowu pewnie mnie zaleje, bo tutaj gra uzna, że jest... Okej, bo ja mam tutaj sobie jechać takim slalomem. Mój Boże. Aż nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Bo zacząłem się już wyżywać w pewnym momencie. A to wszystko przez to, że gra ma mnóstwo ma takich momentów, w których musimy dokładnie zamierzoną przez twórców, dokładnie, jak po sznureczku. To już nawet nie jest, wiecie, to nawet nie jest kwestia skryptu, ale dokładnie metr po metrze musimy wejść w znacznik, musimy wejść w skrypt, bo inaczej, no po prostu będzie ładowanie od początku, zaraz znowu silnik się zaleje, bo inaczej będzie ładowanie od początku i będzie mega lipa. Uciekają pod... No dobra, udało się. Rodzenek, ty będziesz strzelał, jak ty dopiero co... No jak ty tą tankietką nie możesz podjechać nawet, bo musisz jechać na drogę. O jest. Co za głupi poziom. Po co ty dodawać takie rzeczy? Jak ona się blokuje na, słuchajcie, na tych palikach drewnianych. Jeden jedzie na nas. No i sobie pojechał, no. Nie podjął walki za bardzo. Patrzcie, nawet głupie, kurde, nie wiem, jodły kaukaskie czy tam sosny nie jestem w stanie przejechać. Pojazd się blokuje na tych drzewach. No mam tam jechać, ale muszę dokładnie wcelować. No cholera jasna, no co za... No co za łeb to robił, naprawdę, no. Co za łeb to robił. Ależ ten poziom jest beznadziejny. No to się w głowie nie mieści, naprawdę. Co tu się dzieje, nie? No zniknął, po prostu pojazd zniknął. Słuchajcie, bo na niego najechałem. Niesamowite. Niemcy używają pojazdów z balonów. Naprawdę moja cierpliwość się troszeczkę przy okazji tego poziomu wyczerpała. Bo jest, no, karygodne to, co tutaj jest zrobione. Po prostu... Silnik ład. Stoimy. Wychyl się i strzelaj do nich. No... No wychylę się czy nie? No patrzcie, no to jest po prostu śmiech na sali. No i co ja mam? A dobra, prawym przyciskiem myszy się wychylam. Boże, jaka głupota. Jeszcze z pistolecikiem. Przerwę na chwilę, bo to jest aż niesamowite. Słuchajcie, wokół dziesiątki Niemców. Podjeżdżamy czołgiem, któremu zepsuł się silnik. Co robi kolega? On sobie czeka. Tu nie ma nikogo innego. A ja mam z pistoletem na dziesiątki Niemców się wychylić. No co za bzdura. Po prostu. No straszna bzdura. Ja wiem, że krzyczę. Zobaczcie, no. No ręka przechodzi przez ten czołg. No nie, no to jest... No ludzkie pojęcie przechodzi. Co się dzieje w tym... Patrzcie, no... Znikająca ręka, znikające czołgi. No to, co się dzieje w tym poziomie, to przechodzi ludzkie pojęcie i granice dobrego smaku.
O Boże. Dobra, uspokoję się trochę, ale naprawdę, no... A było już tak fajnie. Naprawdę było już tak fajnie. Przyjemnie się przechodziło te poziomy. I na Woli, i w Warszawie, na placu. To były całkiem fajne, ciekawe poziomy. Czy on właśnie pokazał hajlowanie, polski żołnierz, czy mi się wydawało? Żeby naprawić tankietkę. Mhm. Tankietka już została naprawiona w kilka sekund. No okej, okay, dobra. Użyj myszki, aby zmienić rodzaj ognia z pojedynczego na ciągły. Okej. Okay. Aha, ale użyj myszki, ale kółka myszki, tak? O, w końcu tak powinno być od razu, słuchajcie, żebym ja nie musiał jechać, tylko żebym się mógł skupić na strzelaniu. Tylko że szkoda, że znowu ten celownik, on tak lata, nie? No kiepsko to wygląda, patrzcie, tutaj dali mgłę po prostu, żeby zatuszować kolejne drzewka. Kamera wydaje mi się jest zdecydowanie umiejscowiona za blisko. No i wygląda to faktycznie, w ogóle mam wrażenie, że ten żołnierz jest za duży w stosunku do tego. Do diaska wiesie! Osłaniać wieśka! Do diaska wiesie! Więcej czołgów przed nami! Mogę go z karabinu zniszczyć, czy...? Nie, widać, że odbijają się pociski, to nie ma co. Dwa czołgi, w lesie, wieża na lewo, strzelaj, kiedy będziesz gotów! To jest niesamowite, że nasz jeden czołg ledwo co zebrał kilka obrażeń, a sam, słuchajcie, zniszczył 3, prawda? To jest... No i co? Celuję w ten nieszczęsny... w to nieszczęsne działko i nic się nie dzieje, nie? No patrzcie, no nic. Czołgi wybuchają, ale działko już nie. Bo twórcy sobie wymyślili... Co tu się stało? Co to był za najazd w ogóle? Bo twórcy sobie wymyślili, że nie działkiem trzeba zniszczyć te działko... znaczy w sensie, no nie z, wiecie, z ostrej artylerii, tylko trzeba naparzać z tego karabinka wbudowanego. Oj, nagrabili sobie twórcy. No tym jednym poziomem... naprawdę... zepsuli moje ogólne, całkiem niezłe wrażenia odnośnie tej gry. Ten jeden poziom jest tragiczny. No, no patrzcie, no co tutaj się dzieje? Ja po prostu siedzę sobie na chillku teraz, nawet odłożyłem już rękę od klawiatury, bo tutaj nic nie robię. Macham sobie myszką i strzelam do kompletnie... Uwaga! A tu co się dzieje? O matko boska, patrzcie co tu się dzieje. Po prawej nasi chłopaki, po lewej ich chłopaki. I tak sobie chłopaki jedni do drugich strzelają, prawda? No super, nie? Ile oni są od siebie? 10 metrów, 5 metrów, no i strzelają, no super, nie? Patrzcie, jak strzelę pociskiem, który niszczy czołgi w ziemię obok Niemca. Ja mu się nic nie dzieje. Ja muszę trafić dokładnie w niego. Straszny poziom. Naprawdę. No. Masakra. Masakra. Działko, które powinno, taki pocisk powinien odrzucić albo rozerwać tego Niemca na strzępy. Strzelany mu w piętę, nic mu nie robi, nie?
was wystrzelają. Jeżeli to oglądacie, na przykład myślicie, że w tym momencie się nad grą znęcam, albo coś, albo nie wiem. No nie, no nie znęcam się. Ja, to są po prostu moje odczucia, które są fatalne. No co tu się dzieje? Co tu się dzieje teraz? Powiedzcie mi. Co myśmy wjechali? Czy to jest bug? Ja już nie wiem, czy to jest po prostu bug, czy tak miało być. Czy w ten dym mieliśmy wjechać? Ja nie wiem, bo nie jestem w stanie tego stwierdzić. Także ja się absolutnie nad grą nie znęcam, ale... No po prostu to jest... komiczne, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. Do tego stopnia, że aż nie chcę w to grać. No to chyba coś jest nie halo, prawda? Jeżeli aż mi się nie chce w to grać, widząc co tu się dzieje, odechciewa mi się w ogóle ruszanie tego. No niestety ta gra ma to do siebie, że bardzo różne odczucia sobą wywołuje. Zwycięstwo jest blisko, gazu na lotnisko! Zwycięstwo jest blisko, gazu na lotnisko. Chcę, byś miała ślisko. Kurde, no masakra, nie? Zwycięstwo jest blisko, gazu na lotnisko. Zniszczyć te czołgi! Zniszczyć te czołgi! Niszczymy te czołgi przecież. No to podejść pod te czołgi, to je zniszczymy. Ja klikam jak wściekły, żeby to do jakiegoś stanu doprowadzić. Ostatnia fala. Ostatnia fala. I voice acting też już w tym momencie dochodzi do granic absurdu. To już ostatnia fala. Udało się. Już nie pomnę jak wybuchają te czołgi, nie? Super. Lotnisko jest nasze. Oj, nie było łatwo. Nie było łatwo, Jacku, Rozenku, bo ja już myślałem, że wyjdę z siebie. Dotarcie do celu zależy już tylko od podniebnych przestworzy. To były 22 minuty katorgi. Naprawdę. To były 22 minuty, jedne z gorszych, które spędziłem w swoim growym życiu. To była tragedia. Tutaj nic w tej misji nie było tak, jak być powinno. Cięgi baty na gołą dupę. Za takie coś. Bo takie misje, właśnie jak ta, którą tutaj MS Games zrobiło, jest dodana na siłę, totalnie na siłę, niepotrzebnie. Słuchajcie, nie pastmy się, ale naprawdę za ten poziom to taka rózga się należy, bo człowiek, nawet ja byłem tak pozytywnie do tej gry nastawiony i tak pozytywnie staram się tutaj tłumaczyć te wszystkie błędy, bugi i tak dalej. No ale to jest coś niesamowitego, jak złe to było. Najgorszy poziom tej gry, zdecydowanie. Zapraszam zatem do 7. odcinka, w którym zagramy 9. misję. Tymczasem żegnam się z wami i do następnego. Na razie.